Radość zmartwychwstania przenika nasze serca, czyni także nas wszystkich bardziej odpowiedzialnymi za nasze życie i za nasze powołanie. Wzywa nas, by na nowo rozpalić charyzmat, który został nam dany przez włożenie rąk. Zapraszam więc wszystkich braci kapłanów do tego, aby w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego otworzyli swoje serca na kolejne rekolekcje oddania w duchu świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Rekolekcje 33-dniowe chcemy tym razem przeżywać nie tylko jako okazję do odnowy naszej kapłańskiej posługi, nie tylko jako samo oddanie Maryi, oddanie sercu Maryi Niepokalanej, ale przede wszystkim także jako ożywienie i prowadzenie naszych wspólnot do głębszego przeżycia spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym w Eucharystii. Dlatego tak ważny jest ten czas po zmartwychwstaniu Pana, bo on pozwala nam dotykać codziennie w Eucharystii prawdy o tym, że Chrystus zmartwychwstał i żyje. Wszystkich więc kapłanów, wszystkich braci w Chrystusowym kapłaństwie bardzo serdecznie zapraszam na te rekolekcje, które są okazją do spotkania z zmartwychwstałym Panem, do przeżycia tej prawdy, że Chrystus żyje i pragnie, abyś żył, że daje ci się siebie w sakramencie Eucharystii i że wokół zmartwychwstałego Pana jednoczy się wspólnota, która żyje duchem Chrystusa Zmartwychwstałego. Serdecznie jeszcze raz zapraszam.